Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj filmik z zawartością mojej toaletki. Stwierdziłam, że jest tak wysprzątana, wszystko jest od linijki prawie poukładane, więc pokażę Wam, jaka jest właśnie zawartość aktualna mojej toaletki, czyli edycja 2020. Pokazywałam Wam kilka tygodni temu, co jest u mnie w pracy, co mam w studiu dla klientek, więc ten film mam podlinkuję w opisie na dole. Tutaj ta kolekcja jest o wiele mniejsza, ale nadal nie jest jakaś... Myślę, że jest rozsądna, moim osobistym zdaniem, ale może pierw Wam opowiem o tych rzeczach, które są tutaj gdzieś dookoła. Więc te obrazki znalazłam gdzieś, nie wiem, na Pinterestie, po prostu sobie wydrukowałam. Zegarek, nie mam bladego pojęcia skąd jest. Sztuczna orchidea z Tykie Maxa. Lustro, ta rama właśnie z tyłu jest ze sklepu Ręcz. To lustro do makijażu jest z Ikei. Ale zawsze podkładam coś pod nie, pod spód, żeby było na pionowo, a nie, że musiałaś do niego garbić i nachylać. No i teraz te akrylowe pojemniki są z Tykie Maxa zapewne. I tutaj te wszystkie pojemniki na pędzle też są z Tykie Maxa. Biurko jest robione przez Andrzeja, blat, wszystko i tak dalej. Blat jest nowy, jak widzicie. Ale chcemy trochę je odnowić, no bo teraz wiadomo, dużo czasu, bo jak ktoś to ogląda w przyszłości, to teraz jest ten okres kwarantanny, gdzie wszyscy sprzątają, malują, odnawiają, dbają o ogrody i o domy, także trzeba ten czas, że tak powiem, pożytecznie wykorzystać, więc ja bym chciała trochę przerobić te fronty i na pewno pomieniać te gałki, bo już mi się mega znudziły. No i krzesło to jest mój ostatni, raczej taki bardziej fotel, tron, mój nabytek z Tykie Maxa, jestem z niego mega, mega zadowolona. Niestety jest trochę za szeroki, nie wchodzi tutaj, ale nie przeszkadza mi to, nadal mi się podoba. Także ja już Was daję na statyw i przechodzimy sobie po kolei do wszystkich szuflad, ale też Wam pokażę, co mam tam na wierzchu. Zaczynam od zawartości mojego akrylowego pojemnika i to są, jak widzicie, głównie pomadki, ale też rzeczy, po które sięgam na co dzień najczęściej. Więc mam tutaj na przykład mój ulubiony spray do odchylania makijażu z marki Morphe. Mam mój ulubiony produkt od Charlotte Tilbury, czyli ten właśnie Hollywood Flawless Filter odcień 2. Mam błyszczyk z Fenty, mam jakąś pomadkę z YSL, mam też bazę z Narsa, ona się nazywa... już Wam mówię, Tinted Glow Booster, ja mam tą najjaśniejszą i też całkiem się fajnie sprawdza, ale nie jest aż tak fajna, aż tak dobra jak Charlotte. Tutaj mam swoją kolekcję miniaturek, mam 3 pomadki z Pat McGrath i z Marka Jacobsa. Szczerze, bardzo rzadko tych pomadek używam, dlatego je właśnie wyjęłam tutaj na wiek, żeby częściej po niej sięgać. Najczęściej sięgam po pomadki od Charlotte Tilbury, to są moje ulubione, ukochane Pillow Talk, Bond Girl, Queen, Walk of Shame, to są moje supermodel, to są moje ulubione. Tutaj mam kilka pomadek z MAC-a, mam też tą taką z Nars, którą ostatnio Wam pokazywałam, taki balsamik, który za dużo nic nie robi. No i 2 pisaki, które zawsze trzymam właśnie tym mokrym pisakiem do dołu, żeby produkt był zawsze mokry i to jest właśnie liner z Fenty, który mi się naprawdę rewelacyjnie sprawdza i pisak z MAC-a w odcieniu taupe, oczywiście. Tutaj mam teraz taką szufladkę z kilkoma cieniami w kremie. Mam tutaj takie 2 cienie z Catrice, z Collection, z Kiko. Widzicie, naprawdę bardzo mocno zużyty. Tutaj na dole też jest ten produkt do robienia piegów. No i kilka szczoteczek, które zawsze się będą gdzieś tam, wiecie, no po prostu są potrzebne i muszą być pod ręką. Może tak. Tutaj kilka kredek do oczu, też jakieś takie grube kredki typu na przykład Charlotte Tilbury, to mam 2 takie właśnie od niej, też kredkę mam z Narsa, czyli takie bardziej właśnie gdzieś do oczu. Tutaj mam konturówki moje do ust, wszystkie jakie posiadam, więc jest jakaś z Golden Rose, są Maki, jest Essence, naprawdę taka mieszanka, jakaś z marka Jacobsa też tutaj się znajduje. No i mam na przykład tutaj produkt, z którym chcę Wam dzisiaj też nagrać makijaż. To jest odcień Mink od Victoria Beckham, czyli taki przepiękny cień, którym naprawdę zrobicie sobie ekspresowo piękne smokey eye. Mam cień, właśnie pigment z kolekcji, to jest od J.Lo J401. No i też z Hourglass, który ostatnio trochę mieszane, że powiem, u mnie uczucia wywołał, bo aplikowany na cień wyglądał bardzo, bardzo pospolicie i bardzo słabo. I tutaj też rzecz, z której jestem średnio zadowolona, to jest baza z Hourglass Veil, która na mojej skórze za dużo nic nie robi, a
powinna dosyć mocno matowić, a kosztuje naprawdę bardzo dużo hajsu, więc Wam jej ja osobiście nie polecam. I do studia też bym nie kupiła wersji pełnowymiarowej. Tutaj mam taką szufladkę, gdzie mam trzy pojedyncze cienie. Oczywiście Bobbi Brown, Moonstone, Nars, Chile i Silver, jak się nazywa? Bobbi Brown, Silver Moon. Coś takiego. I mam jeszcze dwa pudry, MAC Next to Nothing w odcieniu Medium i MAC Studio Fix w odcieniu NC20. Bardzo rzadko go używam, ale mam w domu. Mam też tutaj takie fikuśne kolczyki, których jeszcze ani raz nie zakładam, ale jak mnie obserwujecie gdzieś na Instagramie, to wiecie, że ja lubię takie właśnie motywy twarzy, takie właśnie tatuaże, typu takie cienkie linie, bardzo mi się to podoba. No i kiedyś sobie takie kolczyki właśnie zamówiłam, więc to są produkty, które tutaj się znajdują. No i pędzle, to pędzle jak pędzle, myślę, że widzicie w filmach, czego używam. Tutaj mamy też te świeżo wyprane puszki od Tati. No i dobra, co my tutaj mamy w tej szufladzie? To jest naprawdę miszmasz. Mam tutaj trzy długości moich ukochanych rzęs. To są luksury od Magdaleny Sack we współpracy z konturownią. I mam rozmiar 8, 10 i 12, bo gdybym miała to sobie właśnie pokleić kępki, to trzy pojemniczki też mam dla siebie tutaj w domu. Tam z tyłu mam jeszcze więcej szczoteczek, bo jak sobie robię w domu laminację, no to muszę tych szczoteczek mieć sporo. Mam też trochę gąbek, jak widzicie. Jest tutaj też moja ukochana baza pod tusz z Essence, którą wiem, że też dużo z Was kupiło. Mam też tu jakieś pojedyncze takie właśnie kolorowe kredki. Dwie z marka Jacobsa, taką właśnie liliową i morską. Mam tusz teleskopik z L'Oreala. No i oczywiście klasyk od 10 lat niezmiennie Rimmel 005 Nude z serii Scandalize, czyli moja ulubiona kredka na linię wodną. Tam z tyłu są jakieś długopisy i jak ja to mówię, kondomki na pędzle, czyli coś takiego. Po wypraniu po prostu wsadzam to pędzle, dzięki czemu one po pierwsze szybciej wysychają, a po drugie nie tracą swojego kształtu. Zamknę tutaj okno, żeby nie ciągło po nerach. No i tutaj mam kilka swoich korektorów. Mam korektor mineralny z Lili Lolo w odcieniu Nude. Szczerze, moim zdaniem, jeśli macie puder mineralny, to możecie też go dać właśnie te sterki pod oczy. Więc nie potrzebujecie moim zdaniem osobnego korektora. Mój ukochany Bobbi Brown w odcieniu Extra Light Peach Biscuit. Czekajcie sobie trochę, paznokcie teraz podmalowałam, jeszcze są mokre, chcę teraz otworzyć Wam kolor pokazać. Wiedziałam, że to zły pomysł, nie przygotowałam się. Bardzo fajny do neutralizowania właśnie zasinień. Czasem po niego sięgam, nie mówię, że codziennie, ale ogólnie swego czasu używałam go dzień w dzień. Jedno opakowanie takie, w sensie wystarczyło mi chyba na 9 miesięcy używania dzień w dzień. Przerzuciłam się teraz na korektor z It Cosmetics, to jest ten w odcieniu najjaśniejszym, który naprawdę mi się rewelacyjnie sprawdza. Mam tutaj korektor też z marki Elf, którego Wam nie polecam pod oczy, bo uważam, że jest bardzo suchy, bardzo taki ściągający, ale używam go jako bazę pod cień. Ja mam go w odcieniu Medium Peach. Mam też końcówkę produktu, który naprawdę lubię z marki Revolution, to jest ten Fast Base Concealer odcień C4. No i mam tutaj jeszcze taki korektor chyba mineralny, o ile dobrze pamiętam, z Belle, ale szczerze mówiąc on, ja go nałożyć go 17 warstw i go w ogóle nie widzę, a jednak bym chciała, żeby jakieś tam delikatne krycie było, kiedy ten korektor nakładam. Tutaj mam jakiś taki pierdoł, też mam farbki, swoje rzeczy do brwi po saszetce wyciągnięte. Tutaj mam jakieś takie próbki na wyjazd, jakieś takie miniaturki. Też mam strop cream z MAC-a. Nawet mam takie małe wersje Fix Plusa, które czekały na wyjazd, który jest niestety odwołany, ale nie szkodzi. I teraz używam, bo ten L'Oreal już mi się bardzo kończy, od Charlotte Tilbury mam taką miniaturkę właśnie tuszu do rzęs, ten, o właśnie, ale mam suche ręce, muszę sobie pokremować, moment, to wziąłem krem, dobra, wracam, bo ten z L'Oreala mi się, to dzięki kremu, o właśnie, dokremuje się. Więc mam jakieś takie pierdoły, mam też jakąś tam konturówkę, klej do rzęs, glam glue od Hani. Mam też, czekajcie, o kremik. Mam też tutaj tą bazę z P. Louise, ale powiem Wam, że używałam kilka razy i średnio mi się sprawdziła, ale muszę do niej wrócić i jeszcze bardziej ją przetestować.
Więc to jest pierwsza szuflada, dosłownie miszmasz. Tak jak mówię, jakieś rzeczy do oczu, gąbki i tak dalej, część z tych gąbek pójdzie do pracy. To jest z boku jakaś deska, którą po prostu mi randomowo Andrzej zrobił pod zdjęcia. Bo czasem jak ma jakiś fajny kamień, to proszę go, żeby mi właśnie zrobił deski. Lubię ten krem do rąk, ale jeśli się gdzieś podrapię po oku, za chwilę mnie tak oczy szczypią, że o Jezu. Dobra, niżej i bliżej. I no i tutaj są dobroci. Tutaj jest najwięcej kosmetyków w całej mojej, że powiem, kolekcji z tej strony. Odwrócę sobie o tak, żebym widziała, co wam pokazuję. Czy ja teraz to widzę? Czy to się... O, teraz jest ok. Więc tak, tutaj mamy cienie do powiek. Jak widzicie, ja mam ci naprawdę niedużo. Mam na przykład tą paletkę z Too Faced, która mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Jedynie kolor, który mi tutaj nie pasuje, to jest ten brąz, bo jest zdecydowanie za ciepły. To złoto też niekoniecznie, ale cała reszta naprawdę jest rewelacyjna. No ten zresztą widać, że już jest naprawdę mocno używany i naprawdę też cudownie te cienie pachną. Tutaj mam cienie, które muszę niestety wywieźć do studia, bo one mi się, no są po prostu dla mnie za ciepłe, ale ogólnie cienie z Narsa ja uwielbiam. O, proszę bardzo, nazwa paletki, mam nadzieję, że jest widoczna. Mam też taki prezent, kiedyś od Tomka dostałam, taki pojedynczy cień z Burberry i on jest w odcieniu 102. Taki fajny na co dzień, właśnie na całą powiekę, taki chłodny, ale nie jakiś taki bardzo, nie wiem, tam zimny czy taki szarawy. Ma takie delikatne, satynowe wykończenie, także bardzo ładny i też bardzo ciężki. No i moja oczywiście ukochana paleta numer 1, to jest tu niestety już zdrapana. Ale jest to najładniejsza nude paleta dla właśnie zimnych typów kolorystycznych. Uwielbiam te cienie naprawdę, zresztą widać, po której sięgam najczęściej. Przepiękna mała kasetka, taka bardzo retro, bardzo vintage. Uwielbiam naprawdę. Świetne są te cienie. To są cienie nawet, które możecie kupić osobie, która się w ogóle nie potrafi malować. Te cienie od Victoria Beckham możecie kupić nawet swojej mamie, cioci, babci, komuś, kto się nie potrafi malować, bo to są cienie, z którymi sobie każdy poradzi. To nie jest poziom pigmentu jak Violet Voss, boże, jak Violet Voss, jak Lime Crime, czy tam Huda Beauty, czy Anastasia, ale to są naprawdę moim zdaniem bardzo fajne cienie. Tu mam puder, którego ostatnio używam do bakingu. Pokazywałam wam go ostatnio z Collection. Taki transparent, naprawdę całkiem fajny. Klasyk, meteoryty. Uwielbiam. Tu są moje wszystkie pudry. Bardzo lubię Hourglass, Veil. Myślę, że doskonale o tym wiecie, bo z tego czasu naprawdę pchałam go we wszystkie swoje filmy. Bardzo lubię puder od Charlotte. Uwielbiam. To jest moje kolejne opakowanie. Puder, który kupiłam po jednym z warsztatów, ale nie sprawdza mi się, z Bajtery, ten chyba hialonowy, coś takiego, ale naprawdę jest taki przeciętny, a drogi w cholerę. Puder, który bym chciała kupić w wersji ponowymiarowej, to jest puder z Marka Jacobsa, z tej serii kokosowej, naprawdę prześliczny, na buzi wygląda. Bardzo mi się ten efekt podoba. Czy wy widzicie mojego klapka? Nie wiem. I tutaj mam jeszcze podkład mineralny z Lili Lolo w odcieniu Warm Pink, który mi się powoli kończy, ale tam z tyłu mam jeszcze delikatny zapas, więc to są moje pudry. Też mam jeszcze taki puder z H&M-u, którego w ogóle nie używam. I mam też taki puder z Essence. Nie jest Essence, z Eveline. Transparentny 31, z tym, że on dla mnie w ogóle jest transparentny, on ma dosyć sporo pigmentu. Dlatego ja bardzo go lubię używać jako beżowy cień na całą powiekę. Wsadzę to z powrotem, bo później przecież tak mi się nie będzie chciało tego układać. Więc zostawmy to już. O! Tak jak było na początku. Trzeci rządek, tutaj mamy różne paletki, mamy głównie bronzery, mamy róże. Moje takie ulubione to jest na przykład Fenty Beauty in the Sun. Naprawdę przepiękny bronzer dla chłodnych typów kolorystycznych. Uwielbiam. Naprawdę plan sobie nim nie narobicie. Nars Laguna ogólnie lubię, ale on jest trochę, po pierwsze jest dosyć, nie jest jakiś bardzo ciemny, ale jeśli jesteście mega blady, to na pewno będzie dla was za ciemny. I kolor nie jest najjaśniejszy. Dobra, źle. Też powiedziałam, że kolor też nie jest najchłodniejszy. On jest dosyć taki, nie jest jakiś czerwony i ceglasty, ale do jakichś tych neutralnych nie należy. Ja teraz mam sporo samopalacza nałożonego, więc będzie mi pasował. Tutaj moja prestiżowa paletka do konturowania od Toma Forda, odcień 0.5. Bardzo mi się fajnie sprawdza, jestem zadowolona, mogę polecić. No i tutaj jeszcze paletka, którą też bardzo lubię. Bardzo ją często używam. To jest paletka z Chanel numerek 150.
Jak macie ochotę sobie coś kupić fajnego podczas tej kwarantanny, to kupcie to. Rozświetlacz bardzo lubię, róż bardzo lubię, korektor bardzo lubię. Paletka jest dosyć droga, no bo to Chanel, ale powiem Wam, że naprawdę jest bardzo wydajna i produkty przepięknie na skórze wyglądają. Także nie wiem, czy jest sens robić oddzielne filmiki z takimi krótkimi recenzjami. No tam musi być 10 minut, żeby reklamy wrzucić, ale dajcie znać, czy chcecie. No i też taki róż, który Wam bardzo chcę polecić, to jest marka Honest Beauty, odcień Rose Pink. Przepiękny, bardzo uniwersalny, więc jeśli chcecie kupić sobie róż w kramie, taki jeden produkt, to myślę, że na każdej z Was ten odcień wygląda po prostu ślicznie. Z tyłu, na szarym końcu rozświetlacze. No i zacznę od moich ulubionych, ukochanych. To jest oczywiście Becca Moonstone. Kolejne opakowanie, chyba piąty rok z rzędu, jak używam właśnie te rozświetlacze w studiu. To są moje absolutnie numery jeden, moje Rolls-Royce'y. Z takich innych rozświetlaczy, które jeszcze lubię, jeśli lubicie coś subtelnego, to całkiem fajny jest ten z Belle. To jest naprawdę Shimmering Powder, rozświetlacz do twarzy i on ma odcień 0,01, ale wiecie, on jest taki niepozorny. Ja bym go na całej twarzy nie dawała, na całą twarz bym go nie dawała, ale właśnie tak nałożony 2-3 razy w miejscu rozświetlacza naprawdę daje ładny, subtelny efekt. Nie utrzymuje się oczywiście jakoś bardzo długo, ale też jest całkiem spoko. No i mój ukochany Lovely Silver. Bardzo, bardzo lubię. No i tam z tyłu mam jakieś zapasy. Mam tam bazę pod tusz, mam podkład mineralny z Lili Lolo, mam podkład z Belle na zapasie tam jeszcze i złoto 2020. Zawsze mam, zawsze gdzieś tam. No i dobra. Dalej, niżej. Co my tutaj mamy? Czy widać ok? Może troszkę niżej, może troszkę jaśniej. O, no i dobra. Tu są, jak widzicie, ogólnie produkty do ust. Myślę, że jakoś bardzo dużo ich nie mam, bo kiedyś mam o wiele więcej. W studiu mam całą szufladę pełną. Tu są pomadki z marki Essence, jakaś też jedna randomowa z Belle. Do tego filmiku pomadki nude, jakie dopasować. Tu są wszystkie kolory, które mi nie pasują. Tutaj mam taki pojemniczek z pomadkami. Tu mam jakieś próbki. W ogóle fajnie to zrobione, zobaczcie, jak to się otwierało. O! Dostałam takiegoś zamówienia, więc mamy dużo odcieni schudy do przetestowania. Całkiem spoko, ale jeszcze tego nie otwierałam, bo właśnie nie miałam okazji się tak ostatnio gdzieś za bardzo pindrzyć. No i mam tutaj teraz trochę właśnie pomadek. Takie, co tutaj lubię i mogę Wam naprawdę polecić, to na pewno będzie Lolita, ta klasyczna. Mega lubię. Z Fenty Beauty, ten różowy. Również mi się bardzo fajnie sprawdza. Tutaj mam błyszczyk też z marka Jacobsa. To jest ten w odcieniu Sugar High. Przepiękny. A na blondynka to już w ogóle nie wygląda. Z Essence te błyszczyki, ta seria Shine, 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 to jest chyba 7. Nie, to jest 10, ale też mi się fajnie sprawdza. No i też uwielbiam te pomadki z Maca. To jest ta Dance With Me, a ta jest Oh Lady. Jeśli mam iść na imprezę, to zakładam którąś z nich. Także są takie ukochane pomadki. I tam, Jezus, muszę się skarpić. I tam z tyłu mam trzy palety. Mam paletę od Tati, którą muszę wywieźć do studia, bo w domu się nie sprawdza. Nie lubię tej palety. Muszę wywieźć paletę od Nataszy Dnony, bo tam jest za ciepła. To jest ta Mini Star Palette. Chyba tak się po prostu nazywa. Czy tam jakiś odcień? No taka. O, teraz widać. Ładne kolory, ale nie używam. No i coś, co kocham i ubóstwiam, co potem będzie ulubieńca miesiąca, to Kevin. Nie, tak, o. Kevin Aqua. Kocham. Bardzo dobrze wydane pieniądze. Przepiękna paleta. Także tu mamy... garb. Tutaj mamy pomadki. Następna szuflada. Same kosmetyczki. Mam ich zdecydowanie za dużo, bo tam w jednym miejscu pod biurkiem mam jeszcze kosmetyczki, tutaj trzymam kosmetyczki, no ale nigdy nie za dużo. No i tutaj jeszcze na samym dole mam taki składzik. Tu są moje te właśnie dwa vintage lusterka, które kupiłam kiedyś w second handzie. Mam koło temperatury, mam tabletki te od Tati, te kiwi na zapasie. O, jeszcze jedne. I mam łańcuszek od Łukasza, który dostałam jakiś czas temu. No i teraz przejdźmy na tą stronę. Może przez coś tak nisko, to Wam pokażę od dołu, co tutaj się znajduje. To też będzie mi łatwiej kucnąć.
No i teraz dobra. Rzeczy do brwi, do laminacji na zapasie. Właśnie mam tutaj, miałam wyjść do studia, ale na razie to nie wybieram. Mam 5 żeli, mam też te kremy neutralizujące, mam 3 jeszcze pełne kartoniki właśnie farbek. Tutaj znowu składzik, jakieś pierdoły, lusterko to od Jeffreya, bardzo lubię. Jeśli zastanawiałyście się, czy kupić, one są coś drogie, naprawdę uważam, że są warte swojej ceny. No i co tutaj mam? Jeszcze jakieś chusteczki, których już w ogóle nie używam, bo przyszłam na ten produkt z Face Halo i mam tutaj właśnie te chusteczki z Johnsona. Mam jakąś pustą paletę z Inglota. Mam też takie właśnie na wyjazdy małe opakowania, na przykład MAC Fix Plus i Urban Decay The Sleek, gdzie sobie po prostu mogę przelać swoje te produkty do utrwania makijażu, z tym, że teraz używam tego w sumie z Morphe, no ale to sobie zostawię. Tam też z tyłu mam ładowarkę do Foreo, do starej i do nowej. Mam też ten swój krem Eucerin, którego swego czasu używałam namiętnie, teraz już używam na przykład tego właśnie z konopi. Mu się dobrze sprawdza, dobrze fajnie sprawdza w sensie. I tutaj mam też 4 produkty do akcji Vactomat i mam tak Fix Plusa, którą muszę sobie kupić. Mam kredkę w odcieniu, czy pisek w odcieniu Taupe i mam 2 róże, które tak naprawdę nie używam, po prostu je wygrzebałam. Nie lubię matowych róży z MAC, uważam, że są beznadziejne, także Wam nie polecam. I tutaj mam taki mały składzik. Trzeci szufladę Wam nie pokazuję, bo tam są jakieś same papiery, pierdol, jakieś tam nic ciekawego nie mam. Tutaj też kolejny składzik. Powiem Wam, że tak naprawdę taki pełny szuflad z kosmetykami, to gdybym chciała wszystko wcisnąć, to mogłam mieć z jednej strony. Spokojnie. Tutaj jak widzicie mam rzeczy do paznokci, nie ma ich zbyt wiele. Ostatnio na okrągu użyłam tego lakieru z Essence, to jest numerek 37. Bardzo go lubię, teraz tak naprawdę szybko na byle jak pomalowałam, ale naprawdę lakier mi się fajnie sprawdzają. Mam też taki lakier niby do Frencha, taki delikatnie kryjący, też mi się fajnie sprawdza. Co to jeszcze ma fajnego? Taki delikatnie, o, różowy, taki cielaczek i to jest odcień 107. Mam też taki bardzo ładny z H&M-u. Też taki nieodtyk, one się aż tak fajnie nie utrzymują. Tutaj mam jeszcze jeden taki różowo-nudziakowy z Essence. To jest ta kolekcja właśnie też nudowa, odcień 01. Mój ukochany, ulubiony, ciemny lakier z Chanel. To jest taki klasyk Chanel, numer 18. Dostałam od Łukasza chyba za 3 lata temu. I powiem Wam, że ten lakier nadal jest w rewelacyjnej konsystencji, przepięknie wygląda, dwie warstwy mega fajnie kryją. To jest taki odcień trochę taki fioletowy, brązowy, burgundowy, naprawdę taki przepiękny, zależy ile warstw nałożymy. Więc jeśli ktoś lubi lakiery, to myślę, że ten lakier na pewno maniaczka chciałaby mieć w kolekcji. I ogólnie czasem jeśli patrzę właśnie na lakier, to tak myślę, a może kupię sobie z Chanel, bo naprawdę się bardzo dobrze utrzymują. Drogie, ale myślę, że ten odcień zwłaszcza jest warty polecenia. Bardzo Wam go polecam. Bardzo, bardzo na stopach. Przepięknie wygląda. Może sobie dzisiaj strzelę. No jest taki jeszcze już taka bardzo końcówka. Takich pierdół do paznokci. Mam tutaj taki utwardzacz w kropelkach ze Sally Hansen. Muszę kupić sobie jeszcze jakiś jeden. Tutaj na przykład mam z Essence też takie patyczki do podważania. Tam taki pisek do ściągania jakby zacieków. To też mi się fajnie sprawdza. Tu już mam wieki. To można nawet podać, ale nie szczypie i nie śmierdzi. Nic się złego z tym nie dzieje. Więc dalej używam. Sally Hansen, właśnie taki produkt, który sobie dajemy przy skórkę. Zostawiamy na minutę. I później one się tam fajnie rozpuszczają i schodzą takie bajorko. Może teraz nie powiedziałam tego zbyt, że tak powiem, przyjemnie, ale naprawdę fajnie skórki ten produkt ściąga. Jak używam, nie wiem, raz na 3 tygodnie, raz na 4 dni za każdym razem. No i coś, co już na pewno się nie daje do użycia, ale jest to historia za tym lakierem. Więc tak, jest to lakier z Essie w odcieniu Ballet Sleeper. To dostałam w prezencie od Agi, bo ona miała, nie używała. I jest to lakier, który miał pomalowane paznokcie na naszym ślubie. Czy on się przelewa jeszcze? Chyba gdzieś coś tam wody jeszcze w nim trochę jest, ale bardzo taki właśnie ślubny odcień. Ballet, jakieś farfosle, Ballet Sleeper. No i co mam tutaj dalej? Mam tam z tyłu mam pochowane kartki, które często wysyłam właśnie z gift card, więc tam mam zapas kartek. Mam też tutaj 2 peelingi do ciała na zapasie. Jeden malinowy, a drugi zielona herbata. Także bardzo je lubię, cieszę się, że mam zapas. No i tutaj też jak widzicie mam zapas kremu
do rąk, bo tak to jest z moim Andrzejem, że jeśli ja go wyślę do sklepu, mówię, kup mi jeden albo dwa, chyba że to na promocji to weź więcej, nie, bo na promocji wziął mi trzy. Także mam mój ulubiony właśnie krem do rąk. Teraz aktualnie kończę, no ten co Wam pokazuję już chyba po raz trzeci, ten z konopi, obydwa są Folantin Barat do kupienia i ten też mi się fajnie sprawdza, ale najfajniejszy jest jednak ten, więc ja muszę mieć zapas kremu, bo moje ręce to raz mają lepszy dzień, raz mają gorszy, teraz jest ogólnie dosyć dobrze moim zdaniem na to co było, ale też jest cieplej, bo ja jestem przekonana, że tutaj też moje ręce mają różnie w zależności od tego jaka jest pogoda. I teraz ostatnia szuflada, gdzie mam swoje podkłady i bazy. Bazy to jest chyba aktualnie mój ulubiony produkt, jeśli chodzi o testowanie nowości. Nie mam ich jakoś dużo, ale bardziej testuję te bazy rozświetlające. I może właśnie od baz zacznijmy pokazywanie, co tu Ania ma. I Wam tak pokrótce o nich opowiem. Baza nawilżająca z Fenty. Szczerze, szału nie robi. Drugi raz bym jej nie kupiła. Baza nawilżająca, którą absolutnie uwielbiam, to już jest moje drugie opakowanie, często ją kupuję na prezenty dla dziewczyn z Lancome, także tą Wam bardzo polecam, do cery suchej, dojrzałej, nawet do cery mieszanej, żeby nałożyć na policzki, po prostu jest piękna, to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o bazy. Baza bardzo mocno rozświetlająca z marki Shiseido. Czasem mieszam ją sobie z podkładem lub daję na całą buzię, kiedy naprawdę chcę taki mieć mocny efekt glow. Także to Wam mogę również polecić. I ona w tym odcieniu Pure Gold. Jest jeszcze taka bardziej chyba różowawa, tak mi się wydaje. Ogólnie też ją polecam, też jestem z niej zadowolona. Baza, teraz jeszcze, czy ta jest otwarta? Tak, tą otworzyłam, bo miałam jedną na zapasie i to jest baza właśnie ta, taka mocno rozświetlająca, trochę metaliczna, która przepięknie wygląda spod podkładu z marki Smashbox we współpracy z Vladą, ale jak wiecie to była limitka i tego już nie kupicie. Także ja sobie kupiłam wtedy trzy, mam jeszcze jedną w studiu, jedną skończyłam, chyba będzie w Denku za niedługo albo ostatnio była, ale ogólnie Wam ją polecam. Produkt, którego używam już naprawdę od lat, moje kolejne opakowanie, MAC Prep Plus Prime. I to jest właśnie taka baza, która ogólnie mówiąc fajnie przedłuża trwałość makijażu. Jakoś turbo nie matuje, turbo nie rozświetla, jest tylko po prostu uniwersalna, ale jest z SPF 50. Ja nie używam oddzielnego kremu w pielęgnacji z SPF-em, jeśli jest ciepła pogoda... Jeśli jest ciepło, jeśli jest mocno słoneczniony dzień, to wtedy tej bazy używam. Mieszam ją sobie po prostu z podkładem czy z bazą i to jest moja ochrona. Ale przez to, że mieszkam w takim klimacie, w jakim mieszkam, że tutaj raczej za dużego nasłonecznienia nie ma, jeszcze bardziej na to, żeby w podkładzie był jakikolwiek SPF. Więc jakby ja tak bardzo do tego uwagi, wiecie, nie przykładam, ale już jest jakoś bardzo ciepło, to tą bazę Wam mogę polecić. Uważam, że jest też bardzo uniwersalna. Całkiem fajna baza z Biedronki, z marki Belle, jakieś 20 zł kosztowała, o teraz pod światło widać, że jest naprawdę zużyta. Czasem sobie sięgam po nią, kiedy mam ochotę po prostu zmatowić sobie troszkę bardziej strefę T. Baza marki Tarte, to jest ta baza wypełniająca pory, uważam, że jest całkiem fajna. Nie używam jakoś bardzo często, bo też nie mam niesamowitego problemu z tym, że moje pory są rozszerzone. Marka Tarte jest to marką, którą trzeba nadal ściągać, sprowadzać ze Stanów, więc trochę ciężej dostępna, ale ogólnie też jest całkiem spoko z tym, że tak mówię, nie używam jakoś bardzo często. Mam też dwie takie miniaturki, jak widzicie, bazy z Too Faced. Chyba raz używałam, ale nie wiem, nie pamiętam jak mi się sprawdziła, szczerze mówiąc. No i tam mam jeszcze jakąś próbkę właśnie bazy z tej serii nawilżającej z kwasem hialuronowym z marki Bytery, no ale jeszcze nie otworzyłam. No i tutaj moje wszystkie podkłady, plus ten mineralny, co jest w tamtej wcześniejszej szufladzie. Więc tak, mam swój podkład na okres, kiedy jestem wysmarowana są palaczem, czyli teraz jest to Essence, odcień 15. Kocham ten podkład. Ładnie kryje, super się utrzymuje, naprawdę wygląda na skórze porządnie i Wam go bardzo polecam, odcień 15. I taki mój odcień na co dzień to jest 0,8.
i te podkłady kosztują poniżej 4 funtów dostępne w Wilko. Czasem piszecie, że SS u Was jest super dragu. U mnie nie ma. Z takich innych jeszcze tanich, a dobrych, to jest na pewno podkład z Bell, z Bietry, odcień 02. Dla mnie to jest bardzo zbliżony podkład do Charlotte Tilbury, do Light Wonder i ogólnie mówiąc, ten jest przepiękny. Ten oczywiście na skórze wygląda te oczko wyżej i naprawdę jest taki upiększający. No ale on kosztuje chyba 30 czy 40 funtów, a ten kosztuje 11 zł, także myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. Ten już powoli kończę, ale widzieliście, mam jeszcze jeden na zapasie. I teraz tak, bardzo lekki podkład, co to brudne, wczoraj mam, bardzo lekki, ale mocno rozświetlający podkład, taki bardzo właśnie świetlisty, no taki leciutki, wiosenny, to jest ten z Guerlain, ja mam go odcieniu 00N. Odcień jest bardzo ładny, bo ma mega neutralne tony i wygląda to opakowanie dla mnie jak Dolce Gusto, nie uważacie? I dwa podkłady, które używam w te dni, kiedy potrzebuję mieć makijaż taki naprawdę porządny, który mi się trzyma przez cały dzień, którego nie muszę poprawiać, sprawdzać, bo ja raczej nie mam tendencji do poprawiania makijażu w ciągu dnia. No i pierwszy pan, z tym, że nie są to jakieś moje takie hity i sztosy, że uważam, że musicie te podkłady mieć. Takie podkłady, które uważam, że naprawdę warto przetestować, to na pewno są te z Essence, bo też jest mocniej kryjący, lub taki lżejszy, bardziej oświetlający, to ten z Belle Illumi. No i teraz tak, Shiseido Synchro Skin Self Refreshing w odcieniu 130. Ogólnie uważam, że podkład jest całkiem fajny, ale miał jakiś ten Synchro Skin Glow z Shiseido i on był przepiękny na mojej skórze, był efekt po prostu laluni. Ale to chyba zmienili w formule, bo on mi oksyduje, mam go w studiu, nie mam go tutaj w domu. Także ten jest ok, ale drugi raz bym go nie kupiła. Mówię, jest ok, ale ja lubię, kiedy podkład mnie porywa, a ten mnie nie porywa. No i podkład z MACa Studio Sculpt w odcieniu NW15. I powiem Wam, że to jest podkład, którego mogę używać na imprezy, bo jest naprawdę mocno kryjący. Mocno kryjący, trwały, ale ja go też na skórze widzę. Nieważne jaką mam pielęgnację, czy sobie robiłam kwas, jaki dam podkład, puder i tak dalej. To jest taki po prostu imprezowy podkład. Ale odcień też naprawdę całkiem fajnie mi się tutaj sprawdza, więc trochę tutaj tych produktów sobie teraz wyjęłam na wierzch. Także kochani, to była moja aktualna kolekcja. Dajcie znać kciukami do góry, czy film się Wam podobał. Które produkty znacie? Może na coś macie ochotę? Może nie, po prostu napiszcie w komentarzu, co ostatnio kupiłyście lub właśnie co na Waszej chcieliście, czy ostatnio wysprzątałyście toaletki, sprzedałyście sporo nieużywanych rzeczy, czy się może powymieniacie. Napiszcie mi właśnie, jak tam u Was, jeśli chodzi o sytuację kosmetyczną. A z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku, także do usłyszenia i zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.